Witam Cię, pokażę Wam, jak ustawić programator czasowy. Na początku krótki unboxing. Co ważne, najmniejszy interwał pracy programatora to 1 minuta, maksymalne obciążenie 16 A. W zestawie znajdujemy pełną instrukcję, w której jest dokładnie opisane, jak przygotować urządzenie, jak go ustawić i zaprogramować. Przed uruchomieniem programator należy naładować. Ładowanie trwa około 12 godzin. Wtedy nie możemy urządzenia włączyć. Czas pracy akumulatora to 100 godzin. Pierwsze uruchomienie urządzenia wymaga jego zresetowania. Możemy to zrobić długopisem. Przyciski clock i week ustawiamy wybrany dzień tygodnia, clock i hour ustawiamy godziny oraz clock i minut ustawiamy minuty. Kombinacja klawiszy clock i timer daje nam tryb 12 bądź 24 godzinny, clock i przycisk on, out, off tryb czasu letniego. Możemy zrobić także kombinację czas 12-godzinny i czas letni. Mamy również przycisk random. Jest to losowy tryb pracy programatora. Ponadto programator posiada trzy tryby: auto, manual off i manual on. Ich działanie pokażę później. By ustawić programator, wciskamy przycisk timer. Do wyboru mamy 8 programów. I tak, ustawiamy wybrany dzień tygodnia. Łącznie jest 16 kombinacji. Następnie ustawiamy godzinę włączenia programatora oraz minutę. Najkrótszy interwał jest to 1 minuta. Przyciskiem timer ustawiamy godzinę wyłączenia programatora. Ponownie naciskamy przycisk timer i mamy drugi tryb. I znowu możemy ustawić wybrany dzień i godzinę włączenia. Oraz godzinę wyłączenia. Łącznie, jak tutaj widać, jest 8 trybów pracy. Żeby zresetować wcześniej ustawiony program, wciskamy przycisk Reset Clear. I teraz pokazuję. I jak widać, program został usunięty. Przyciskiem Clock przechodzimy na główne menu. Programator posiada trzy tryby pracy: Auto, Manual Off i Manual On. I teraz pokazuję ich działanie. Mamy lampki włączone, tryb automatyczny z pracą ustawionych programów i tryb wyłączony. Teraz pokażę, jak działa wcześniej ustawiony program. I po 60 sekundach lampki wyłączą się automatycznie. Co ważne, by działały wcześniej ustawione przez nas programy, programator musi być ustawiony w trybie auto.